moim kanale. Ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku jestem z Martą, z Kasią, z Michaelem i z Nowczasem. W dzisiejszym odcinku wygrywa ten 500 zł, kto najlepiej będzie blefował. 500 zł? Jezu! Tak. Mogę poćwiczyć. 500 zł wygrywa ta osoba, która najlepiej będzie blefowała. Ja czytam Kasię pytanko. Kogo nie chciałabyś zobaczyć bez ubrania? No i Kasia na przykład odpowiada. Widziałeś swoją odpowiedź, nie pokazujesz nikomu. Nie mówię, tylko piszę na tak. Tak. I teraz podajesz swoją odpowiedź Marcie, a Marta. Marta jest dobrą blefiarą, bo już ostatnio właśnie to dobrze gra. Chciałam powiedzieć, że ona będzie w tym domu. Tak, tak. I Marta na przykład mówi albo to, co ty napisałaś prawdziwie, albo musi się wymyśli. Wtedy my obstawiamy, zdejmując na przykład zielone, czyli prawidłowo, a krzyżyk to jest negatywnie. I każdy z nas zapisuje sobie punkty, kto będzie miał najwięcej punktów, ten wygrywa. A jeżeli wam też również spodobają się takie odcinki, to koniecznie dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. O, cisza. Chmurę też subskrybujcie. Subskrybujcie kanał, żeby z każdym filmem, żeby nic z was nie ominęło. Kto z ekipy najbardziej dramatyzuje? A, jeszcze zapomniałam wspomnieć, że bazujemy na grze blef, ale zmieniliśmy ją na wersję ekipową. Ale moja asystentka, proszę bardzo, zrobiła tej karty. Nie, tylko punkty. Według Marty najbardziej z ekipy dramatyzuje ja. Aha. Napisała Marta, ja. Ja, czyli o Marta. Marta najbardziej dramatyzuje. Ja obstawiam, że to nie jest blef. Ja też obstawiam, że to nie jest blef. No. Ja to blef. Tylko Michael złapał. Serio? To co? Ja myślałam, a ja właśnie... Myślałem, że on nie mówi. Ja byłem ciekawy, że nie, bo to nie chodzi o to, że... To nie chodzi o to, że dramatyzuje, jakbym powiedziała, że ktoś się, nie wiem, dramatyzuje, no, w sensie, że kurza, że coś takiego, to bym dała ciebie, oczywiście, że tak. No. Ale dramatyzowanie to chodzi bardziej o takie przejmowanie się. No to Marcysia. Okej, okay. A to ja bym dał na ciebie. Czym jestem dobry, dobra? Kasia jest dobra w CS-ie. I teraz jest tak. Oczywiście, że jest dobra w CS-ie, ale czy chciałaby postawić na, odpowiedź taką oczywistą, czy jednak powiedziała coś innego? Macie zagwozdkę. Michael już dał, że prawda. Jest zagwozdka. Ja też daję, że prawda. A ja dam, że nieprawda. Kurde, ja powinienem dawać ostatni. Czyli co, Tomciu? Ja mówię, że prawda, że tak jest. Ty, że tak. Prawda. Dobrze. No tak, to jest oczywiste. Kurde, tak. Ja tak też właśnie stwierdziłam. Marta się skuła. Wiem, że ktoś pomyśli, a czyli mam to jest punkta, oczywiste. Tak, tak. No, tak. Czyli ty wy macie po punkcie? Tak, jak chcesz być za bardzo przebiegły na sprawdzianach, na przykład w szkole, tak, nie, że nie, tak. To nie jest takie łatwe, tak, to tak, musisz tak, wykombinować tak, bardziej. Tak, tak, no tak. I to właśnie jest to, że nie wiesz do końca, nie masz pewności i musisz tak domyślać, a może to być oczywiste, może to nie być oczywiste. Jakiego zwrotu słowa zdecydowanie nadużywam? Jakiego zwrotu słowa zdecydowanie nadużywam? Kurczaczki. Powinniśmy w ogóle dawać biedny moment, bo się nie daje. Ja teraz nie dajesz, nie dajesz, Michael. Nie dajesz, no. Ja nie daję. No i teraz... A ty nie dajesz? A ty... Nie, ona odpowiadała. No Michael, a sobie, a kurwa, kurczaczki? Kiedy ja mówię kurczaczki? O nie, myślałam o czymś. Mega? A myślałam o i tak dalej. O tak dalej też, to tak dalej, tak dalej. Kto z ekipy najłatwiej wpada w złość? O, ja już się odpisywać. No i zabierz odpowiedź. Zaraz ty mówisz zapisać, no. Okay. Michael twierdzi, że osoba z ekipy, która najbardziej wpada w złość, to jest wujek Łuki. 3, 4. Kurde, ja dam nie, znam, bo to jest nieprawda, ale myślę, że on mógł tak odpowiedzieć. No, no. To właśnie tak coś chciałem, że będziecie myśleli, że można tak odpowiedzieć, więc tak powiedziałem, ale napisał siebie. Hej! Ale gratulacje, Michael, że napisałeś siebie. Bo to tak. W sumie jest. No, myślę, ale ja zgadłem jeden punkt za Kasię. Tak, ty wyszłam, tak. To zbyt oczywiste, więc tak. Tak, ale właśnie stwierdziłem, że Michael, wiesz, mógłby tak, wiesz, tak. Tutaj być śmieszny, masz albo coś, wiesz. Czym przestałem się zajmować i teraz żałuję? Aha. Ale w sumie ciekawe, bo wiecie, to gra też można się poznać ja przez tą grę. Nie znam życia twojego w ogóle. Haha! Ekipy. Zabijanie ludzi. Nowciu przestał się zajmować i teraz żałuje hodowlą gekonów. Dobra. Dobra. 3, 4. Michael. Michael. Nie mogłem tego zdjąć. Nie wiem go. Kłamstwo! Aktorstwo! Serio? Byłeś aktor. Nie no, aktorem kurde, może dobrze nazwana. To mam punkta, no, tak? Ale też hodowałeś chyba kiedyś gekony, tak, co nie? Tak, tak mi się tak, skojarzyło. Tak, tak, tak. Ulubione zdjęcie na moim Instagramie. O Boże, żadne. Nieprawda. Mm. Ulubione zdjęcie Marty na jej Instagramie to zdjęcie z furą. O, to może być, no. Esia, czy ty nie walisz w ciula? Esia, no tego, na bank. Już? No. No. Z furą, prawda? Z furą? A ja zrozumiałem z furą! A co z krokietem? Z furą! Aaaa! Krokiet,
Krokieta nie ma zdjęcia. Przecież ona nie ma zdjęcia. Mam zdjęcie z krokietem. Ale z chmurą. Nie, z chmurą nie. Ja myślę, ja zrozumiałem z chmurą i sobie myślę, no gdzie? No niestety, dwa punkciki tutaj zaproponowanie. Z krokietem też jest bardzo ważne zdjęcie, aczkolwiek wydaje mi się, że przez zdjęcie z chmurą wygląda prawie. Aha, czyli woli rzeczy materialne niż stworzenia. Słodkie. Chmurą, ja zrozumiałem z chmurą. Ale ładne jest to zdjęcie z chmurą, mega ładne. To najczęściej robię w wolnym czasie. Gram w CS-a. Kasia najczęściej w wolnym czasie wraca do domu, żeby spędzić czas z drakonem. 4. O jest! Ogląda TikToki. Kurde! Kto z uczestników tej gry ma najsilniejszą wolę? Najsilniejszą wolę ze wszystkich uczestników tego programu ma Murcix. Co ty kurwa ześmiesz? Już można? Tak, 3-4. Kłamstwo. Najsilniejszą wolę ze wszystkich ekipowiczów przy tym stole ma Kasia. Moim zdaniem Kasia. Moim nie, no Marta. Ja nie wiem, co rozumieć w ogóle przed silną wolę. Marta ma taką średnią silną wolę. Właśnie nie wiedziałam kogo dać, tak szczerze. No nie, Marcie postawiłabyś tu kieliszek... Wódki? Nie, mi się wydaje, że Kasia ma silną wolę. Na jakim filmie zawsze płaczę? Wiśnia rolki. Oj, to ciężko. Chciałem powiedzieć, że nie ma takiego filmu, na którym płaczę. Ale pewnie... To mogłeś napisać, na żadnym. Film, na którym zawsze płacze mini Mike, nazywa się Szeregowiec Ryan. Nie wiem, Michael się odpowiada. Nie wiem, o czym mówię. Myślisz, że Michael by wiedział, co to jest Szeregowiec Ryan. No, nie wiem, co to jest Szeregowiec Ryan. Czyli jest prawda. Podpucha to była. Ja mówię, że nie. Mini Mike dał siebie 150%. To jest ten film, który Mini Mike napisał. No no, co to jest? Nie mam pojęcia, Mike. Karola, czy to ogląda mi? Karola film. Jak walczyłeś! Rzeczywiście to jest film! To był jeden z tych filmów, film się płakałem. Nie, no to w sumie słodko. Jaką ksywkę miałem w młodości? Ja miałem... A nic nie mówię. Nocia X. Nocia X! Szczupek. Ksywka, którą mają w młodości nocjak, co? Pipi. Pipi? Pipi. Pipi? Jesteś? Pipi? No ej, karty ja tam, na że prawda. Prawda. Co? Pipi nie? Była jakaś głupia. No znowu mnie oszukałeś. Miałem taką przyjaciółkę, która nam kiedyś mówiła pipi. Gdzie chciałabym mieszkać? Marta chciałaby mieszkać w Los Angeles. 3-4. Prawda. Kurwa, Mike, nawet bym nie mogła w sumie skłamać, bo już wiele razy mówiłam. Ej, ale wiecie, jakie to jest niesamowite, że byliśmy w Los Angeles raz wspólnie i wtedy wszyscy się zakochali w tym Los Angeles i każdy chce, wiesz... Ja teraz widzę, że Bolivie Master jest chyba i oglądam jej story i mam takie, boże, no. Też chcę tam wyjść. Co jak co, a mi się bardziej podobało? W Sosnowcu. O czym myślę przed snem? Boże, jakie głupie pytanie. No, to ja o niczym nie myślę przed snem, bo ja oglądam serial, dopóki nie zasnę, więc myślę o serialu. Kasia przed snem myśli o swojej przyszłości. No, 3-4. Nie o punkty tu chodzi, moi drodzy. Kurde. Ale to prawda. Jest. Straciłem punkta znowu, proszę państwa. Ej, ale w sumie tak jest, nie, że się myśli, że on sobie tak. Albo o przeszłości, albo przyszłość. To mi się wydawało najbardziej takie... No. Ja często myślę o jedzeniu. Kim z ekipy mogłabym wymienić się autem? Z kim z ekipy mogłabym wymienić się autem? Z kim mogłabyś, Michael? Z Trombo. 4. W życiu bym trambie nie dała, nie na żarty. Ja myślę, że zmucił się. Ja myślę, że spaczyłem się. Kurna, ale nie miałem tylko co miałem powiedzieć. Kasia, no Marta, to nie? Z Martą, no pewnie, no, że pewnie. A, z Martą. A ja, aha, bo to chodziło o to, że aha, że su, a ja no, myślałam, taki bardziej bo ja bym na przykład napisała, że poczciwy Krzysiu. Bo na przykład no, tramba już jeździ moim autem, ale jednak najbardziej ufam poczciwym Krzysiowi, jeżeli chodzi o auto. Ja ale tak chodzi zamieniłam. Ale i tak wygrałam. Tak, ale tu chodzi o to, żebym mogła się zmienić autami. Nie, no oczywiście, że z Martą. Marta ma najbliższe samochody. A poza tym ja nie lubię niskich samochodów. Ja nie umiem tak jeździć.
warszawskim. Ja wtedy muszę jeździć tak, ja wtedy nic nie widzę i ja nie lubię takich. Co mogę zrobić nawet z zamkniętymi oczami? O, ja wiem co może. Ja wiem, no. Co napiszę. Nie napiszę tego, no. Jak się zaczerwienił spotka? Mało. Ekon Frogier ma chyba depresję, patrzcie. Nie, on tak zawsze. Patrz, i tak patrzy gdzieś, kurwa. Widownia. O, teraz kurzony. Jak se machnie ogonkiem. O, cyk. Michael, nawet z zamkniętymi oczami, może kopnąć się w głowę. Dobra. To? No. Trzy, cztery. Tak, tak może być. No nie! Pokazałbym ci teraz tylko. Tak, bo on zawsze mówił, że on nie mogę się kopać w głowę. Kogo w ekipie mam największy respekt? Największy respekt mam do Wiśnia 4. Ha! Trzy punkty! Do pateca? Do pateca! Tak, myślałam, że albo to, albo to. No. Nie, respekt do pateca? Ja to znaczy, nie wiem, może źle zrozumiałam. Myślałam, w sensie, że się nie pokłócisz z nikim, czy coś takiego. Formułujmy dobrze słowo respekt. A z patetem się kłócicie niekiedy, bo słyszę. No tak, ale mi bardziej chodzi o takie coś, okay, że... No, kurde, jakbym miał jakiś problem, to pewnie poszedłbym do pateca najpierw. O taki najgumka. Respekt, że wiesz, że ufam mu i że wiem, że na pewno mi pomoże i tak dalej, i tak dalej. Co mnie denerwuje? Co denerwuje najbardziej Murcix? Brak miejsc na naszym podjeździe. Żeby sobie chciał auto kupić. Dobra. Dobra, 3-4. No. Dawaj, Michael. Ja daję fałsz. No i masz źle nocie. No prawda, bo to prawda. Ogólnie nie jest to jakaś rzecz, która mnie jakoś najbardziej denerwuje, tylko pierwsza jak mi przyszło do głowy, że to jest ostatnia. Ale ja mam pomysł na to. Podjeżdża i taki ja mam pomysł na to. Taka, Boże. Czego wolałabym nigdy nie zobaczyć? O Boże, ja mam jedną taką rzecz. Gołego Łukasza pomyślałaś, czy nie? Nie widziałam nigdy gołego Łukasza. No to mówię. Nie widziałaś gołego Łukasza? Przecież każdy widział. A dobra, widziałam. Widziałam. No o Jezu, tak. Dobra, to nie, bo jest! Prawidłowa, Kasia, to prawidłowa. Gorzej by była. No widziałam. Wyobraź sobie, jakbyś gołego suchora zobaczyła. To akurat to jest, mnie ciekawi. To jest Grey Papieckiego. Pozdro, Maciek. Kasia, wolałaby nigdy nie zobaczyć twojego gołego taty. Kurwa, ale mocne. Widzisz to? Nie? Gołego taty. Serio? Cześć, cały czas. Ha, półcik mam. Jaka jest moja ulubiona piosenka z płyty ekipy? O. Całą noc, stańcie ze mną, cały skład. Boże. Jaka jest moja ulubiona piosenka z płyty ekipy? Tak. Jesteście na tego gotowi? Tak. Czy ekipa? No i co teraz? Ale co ja mam dać? Nic. Ty nic. Sen. No wiemy. Kurwa, to jest mówiłam, tak. Majka, że jak no mówisz... No wiem, ale ty tak... Nie, no ja mam najpierw, nie mam teraz tutaj. Tak jest. Ale tak, no tak, tak jest obvious. Że Majka! Nie, ej, ale możemy zmienić sobie kierunek, nie? Możemy. Po odnowcie zrobimy, że zmieniamy kierunek. Jeszcze to dokończmy, dobra? Kto jest największym pechowcem, jakiego zna? No mów. Kurwa, nie wiem, co ty zapisałeś. Największy pechowiec, jakiego Michael zna, nazywa się, znaczy jest nim... Mogę dzisiaj ci te pytanie, Michael, co to jest napisane? Dobra, inne. A co tam napisałeś? Napisałem, że smerf nie zdara. Za kogo byłem przebrany na balu przebierańców w szkole? O, mówiłeś kiedyś o tym. Ja byłam za księżniczkę. Już byłam smerfem. No i nie byłam księżniczką. Byłam gepardem. Gepardem. Mini Mike. No. W szkole. O, sorry. W szkole. Bardzo dobre. No. Był przebrany za krasnala ogrodowego. Zajebiste. Nawet do samego faktu dam prawdę. Nie, no nie. Nie dam też, że nie. Był przebrany za tygryska. Ale ten to jest zajebisty pomysł, żebyś przebrał w tym roku. Tak, musisz koniecznie. Który pokój w domu ekipy chciałbym mieć? O, zajebiste. Ale zajebiste. Który pokój w domu ekipy Nowciu chciałbym mieć? Chciałbym mieć pokój poczciwego Krzycha. O, w sumie poczciwy Krzych ma najebisty pokój. 3, 4,
kurde, głupio zrobiłam, bo przeczytałam tak po prostu. Jakby nie rozczaiłam, nie, 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 że... Nie, Krzychu ma zajebisty pokój. Serio, Krzychu ma najlepszy moim zdaniem. Ale ma te drzwi takie... No, mi by to nie fajne. Pasowało, że wszystko drzwi słychać i że masz parę między drzwiami. A, nie możesz sobie zamknąć, tak. Ale no, miał to wymienić. W sensie, ale kurde, on ma garaż cały jako pokój ten. Tak, tam jest dużo miejsca, żeby ziomala musiał się dzielić. Odcinek z ekipą, który najmilej wspominam. Odcinek z ekipą, który najmilej wspominam Marta, jest to pierwszy koncert ekipy. Czekajcie, bo nie mogę podnieść. O, przepraszam, bo ja już nie ten. O, dobra. Można? Nie, to jest takie obvious moim zdaniem. Nie, jest to ochrona jajek XD. O, no, może ty wygrałaś? Tak! No właśnie. No, myślałam, że to jest delfiny. Co najczęściej gubię? Przy sobocie nocy najczęściej masz, gubi godność. Co najczęściej gubię? Czapkę. Prawda. Prawda. Fałsz. Jednak godność. Co? Zanim to napisałeś, zanim... Ja to zgadłem, zanim to napisał. Ej, ale... Jaki prezent z dzieciństwa najbardziej pamiętam? Prezent z dzieciństwa, który Michael zapamiętał najbardziej, to pierwsze PlayStation. Pierwsze PlayStation, okej. 3, 4. Fałsz. To mogło być w tych czasach. Nie, no dzieci w domu dziecka nie dostają PlayStation. Rower na pierwszą komunię. No. Czemu nie dostają? Przecież dostają niekiedy takie rzeczy, jakby ogólne. Żeby takie coś dostać, to trzeba sobie zapracować, zasłużyć, bo cały czas byś grała, co nie? Inne dzieci by chciały. Dobra, no nie, to niestety. No. Ale rower musiał być mocny. Pegasusa miałem, jak byłem. Ja mam nadal rower z pierwszej komunii. Pegasusa miałem, miałem dużo dyskietek i jak się zamieniałem grami z kimś, to po prostu otwierałem dyskietki, wsadzałem gorsze gry i miałem najlepszy model. O czym najczęściej zapominam? Pewnie nie pamiętasz. Nie pamiętam. O tym, żeby być na czas. 3, 4. Wszyscy mnie zajebiście znają. O, dobra, czytam. Odcinek z ekipą, który najgorzej wspominam. Oho! O, najgorzej. O Boże. Ja bym miała easy jeden taki. Ja też bym miała easy z taki wariatki? Jeden. Jaki byś miała, Marta? nie powiem, bo... A w sumie nie, bo to jest umówka, odpowiadasz za siebie. No ja najgorzej wspominam tego pranka, to się włamali. Prank włamanie. O, tego do kiepa to nosi? No. To ja najgorzej wspominam ten odcinek, który jest najpopularniejszym odcinkiem na Karol. Ja najgorzej wspominam odcinek, jak byłem z Patryckim nawalony jak ściana i Karol kazał nam budować iglo. O, to wtedy w górach? Tak. Wtedy co rzygałeś? No. A kiedy ja nie rzygałem? Odcinek, który Kasia wspomina najgorzej, to, że zapomniałam sobie wymyślić. Jedzenie na ślepo. A czekajcie. Tak, to jedzenie na ślepo. I to u mojej Majka. O kurde, to się wspominało. Ludzie wtedy. Ten gry, mały. A to było to, co z tymi stopami też było? Nie, to było to, jak ja jadłam po kawałeczku. No nie wiem, po prostu się boję całej łyżeczki i mnie ludzie tak wtedy zjechali w komentarzach, że się zamknął w pokoju i zaczęłam ryczeć i bo to jest już nigdy więcej nie wezmę udziału. No, no. Wtedy Maki mnie nakarmił karmą dla psa. O, tak. Ale mówiłeś, że był gulasz angielski. Tak było. Gdzie najbardziej chciałabym pojechać? Mam takie, że gdzie teraz bym chciała pojechać? Ty dajesz na Marta, sobie, Marta tak, lubi takie dziwne miejsca, typu, które nie istnieją, na przykład Chanku. Hogwarts. Marta najbardziej chciałaby pojechać do Disneylandu. O, też bym chciała. 3, 4. Nice. A tu bo by chciała pojechać do Hogwartu w Stanach. Mówiłaś. Mówiłam, że chciałabym do Paryża ja napisałam na początku Paryż, ale potem pomyślałam o Hogwarcie i mówię, nie no, jednak tam bym chciała. Easy 3 punkty, moi drodzy widzowie. No. Który film na moim kanale uważam za najfajniejszy? Który film na moim kanale uważam za najfajniejszy? Sesja podwodna z ekipą. O, to może być to, to może być to. Zrobiłem okładkę podwodną. Kurde. To nie jest co? Nie. Ale nie? Nie. Jest jedna, zrobiłem okładkę płyteki pod wodą, a druga jest... A druga jest sesja z tego pod wodą, po prostu. Czyli mam punkt! A ja myślałam, że to z prankiem na Dominikanie, bo ci zrobił dużo wniosków. Kurwa, też był fajny! Ale ta okładka pod wodą, ja na tyle lubię ten odcinek, bo... Nie pomyślałam w ogóle o tym filmie, bo była mega duża rozkmina, jak to w ogóle zrobić, to się udało i się to zagraliśmy. Więc mam pamiątkę, kurwa, na zawsze już. Znaczy, dopóki YouTube żyje. A drugi jest prank na Dominikanie, bo to był pojeb... Prank w ogóle polecieć na Dominikanie, kurwa, zrobić. Co zepsułam w domu? Co zepsułem w domu ekipę? Atmosferę codziennie, kurwa. Michael w domu ekipy zepsuł szafkę w barze.
szklany stolik. Kiedyś była taka sytuacja, że mieszkałem z Krzysiem w pokoju, mieliśmy taki stary stolik. Tak, pamiętam ten kłód na cały dom. I było coś takiego, raz to byłem zły, a dwa w pokoju był taki syf. Tak byłem zdenerwowany, że nie mogłem na to patrzeć i kopnąłem tą jedną walizkę. Ta walizka popchnęła drugą walizkę i ta walizka druga walnęła w ten stolik, który upadł i się rozbił. Ale chyba kosztowała tylko 60 zł. A stół uważa, że ja zepsułam. Znaczy w takim starym domu? Na urodzinach coś robiłam, pamiętam. Aha, grałam na... Znaczy udawałam, że gram na perkusji na stole i się zrobiłam. To wtedy, co wszyscy grali na jakimś instrumencie? Tak, jak każdy. To było zajebiste. I Łukasz wszystkich później opierdzieli. To było zajebiste. To był nasz pierwszy koncert ekipy. Pierwszy koncert ekipy. To było w ogóle na kwarantannie naszej. Mega mocno się odbywa. Kogo z Team X najbardziej lubię? Jakie fajne pytanie. Marcin Lubiel, jasne. Ale z tego nowego. Dobra. Weronika najbardziej z teamu X lubi Natalię. 3, 4. Julię. O nie. Dobrze, Marta nie zgadła. Kurde. No. Jest. Nie, no bo wszystkich w sumie lubię, ale Julkę, z Julką rozmawiałam najwięcej, tak mi się wydaje. Właśnie mi się wydawało, że Natalia gadałaś najwięcej. Nie. No, ja to zbyt oczywiste, że nasz rozmawcy, więc... No. Pytanie brzmi na punkcie, czego mam obsesję. Kasia ma obsesję na punkcie... roślin. Za Izzy. Kurde. Dragon. Ale od przestawiania mojego stanowiska do grania. To co? No, nienawidzę tego. Przestawiania mojego stanowiska do grania. Bo ja gram no. w Twitchowni i to jest jakby wspólne miejsce i każdy mi zabiera kabel, Jezu, internet. Byłem tam ostatnio. Moje ulubione miejsce w domu ekipy. Ulubionym miejscem Marty w domu ekipy jest basen. Dwa razy w nim byłaś. Oczywiście jest to jej łóżko. Co to ma pamięć, Boże? Co jest to? Ale ją wiem, to mógł. Ale nie, bo ostatnio tam byłaś dwa razy na basenie jakiś czas temu. No dwa razy! I tak myślisz sobie, dobra, a może ty o tym mówisz, że byłaś, że pływasz, wiesz. Może już nie wrzucasz, a to robisz, wiesz, jakby tutaj, ale już nie robisz, bo sobie już nie pływasz. 21 versus 19! 14 wygrał? No bo teraz jej zrobiłaś to specjalnie, podałeś baser i zdobyłeś teraz 3 punkty. Nie, jeden zdobył. Jak jeden? Kto dał? A kto dał, że tak? No oni. Nie, oni ja dałem że? Nie. Oni dali, że ja nie. Dała... No właśnie. Wszyscy dali, że nie. Nie, ja dałam, że tak. Czyli że zdobył baser? Jeden punkt. Tak, miał jeden punkt zdobyłem. Tak. No dobrze, ile mieliście? Ja 21. 19, 14, 16. Zwycięzcą w dzisiejszym odcinku jest Nowczak. Gratulacje. Pomaganie. Nie pamiętam nic takiego. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Paliwo poszło w górę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Paliwo poszło w górę. Akurat będzie na pełen bak. Dokładnie, dokładnie. A jeżeli taki odcinek wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic was nie ominęło. Wbijajcie również oczywiście do Marty, do Kasi, do Michaela i do Nowciaksa. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Byle nie dodało, bo tyle miejsca nie mam. Elo!